Dzień dobry, mam na imię Żenia i dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o najważniejszych osobach w Unii Europejskiej. Dane pytanie może spotkać Was podczas matury z WOS-u, ale najpierw musimy rozróżnić główne instytucje Unii Europejskiej. To jest Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej. Parlament Europejski wybierany w wyborach bezpośrednich i pełni funkcje nadzorcze i budżetowe. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Antoni Tajani. Drugą instytucją jest Komisja Europejska. Komisja Europejska realizuje politykę i wykonuje budżet. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker. Pełni funkcję od 2014 roku. Przechodzimy do dwóch następnych instytucji. To jest Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska. Coś takiego jak Rada Europy nie istnieje w instytucjach Unii Europejskiej. Teraz wytłumaczę różnicę. Rada Europejska wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk, a Rada Unii Europejskiej jest głównym organem wypracującym decyzje. Rada Unii Europejskiej nie ma stałych członków, a w jej skład wchodzą ministrowie państw członkowskich. Na przykład, jeżeli sprawa dotyczy transportu, to w posiedzeniu tej rady biorą ministrowie transportu z każdego unijnego kraju. A teraz przechodzimy do najważniejszych graczy Europy. Na maturze z WOS-u Was mogą spotkać zdjęcia następnych osób. Pokażemy ich teraz. Angela Merkel, kanclerz Niemiec od 2005 roku. Viktor Orban, premier Węgier od 2010 roku. Emmanuel Macron, prezydent Republiki Francuskiej od 2017 roku. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Theresa May. Mam nadzieję, że ta informacja przyda się Państwu na maturze. Życzę powodzenia i dziękuję za uwagę!